Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kontynuacja tematu krwawych łupieżców. No, przepraszam, krwawe kruki. Mamy bohaterów na tapecie. Mistrz zakonu Gabriel Angelos, obecny mistrz zakonu krwawych aniołów i były kapitan trzeciej kompanii. Podobnie jak wielu Marines, krwawych kruków na świat przyszedł na planecie Cyrene tej samej, którą wiele lat później zgłosił Inkwizycji jako potencjalne źródło spaczenia mocy chaosu. Gabriel był wzorem do naśladowania dla swoich rówieśników już jako nastolatek, a kiedy dołączył do zakonu jako rekrut, przeszedł krwawe próby śpiewająco. Później jego kariera wcale nie zwolniła. Koniec końców został kapitanem i dowodził całą kompanią kosmicznych marines, przynajmniej do czasu pokonania Azariaha Kairasa na wymarłym świecie Sairin. Sam Angelos odniósł w tym starciu poważne rany, jednak po bitwie kapitan Diomedes odzyskał go na wpółprzytomnego z powierzchni planety i przetransportował na okręt stacjonujący na orbicie, skąd Angelos nakazał Inkwizycji wstrzymanie dalszej operacji Eksterminatus w podsektorze, ogłaszając, że źródło spaczenia zostało wyeliminowane. Z czasem Gabriel Angelos wyzdrowiał, jednak część jego ciała musiała zostać zastąpiona przez cybernetyczne augmentacje. Kiedy w podsektorze znowu zapanował spokój, Angelos został wyświęcony na nowego mistrza zakonu. Za swoją lojalną służbę imperatorowi i walkę o czystość zakonu, Angelos został zaliczony w poczet bohaterów zakonu, jednak dla wielu braci bitewnych jego status urósł do poziomu żywej legendy. Kolejnym bohaterem jest bibliotekarz Isador Akios, bibliotekarz trzeciej kompanii zakonu, podobnie jak mistrz Angelos. On również urodził się i dorastał na Cyrene oraz dostał się do zakonu mniej więcej w tym samym czasie co Gabriel. Isador spotkał się z Gabrielem w czasie krwawych prób, w czasach gdy obaj byli jeszcze aspirantami, walczyli ramię w ramię, dokonując tak krwawych czynów, że próby trzeba było skończyć przed ustalonym terminem. Choć jego dom został zniszczony, Isador nie obwiniał o to Gabriela, jako że doskonale wiedział, że właśnie to należało wówczas zrobić. Podczas gdy trzecia kompania przebywała na Tartarusie, umysł Isadora był powoli pożerany przez chaos. Czarnoksiężnik Legionu Alfa, Sindrimir, skusił go tajemniczym kluczem, podburzając go, by ten go użył. Gdy Inkwizytor Mordekajtoth przybył na planetę, wykrył spaczenie chaosu wśród kosmicznych marins i nabrał podejrzeń co do samego Gabriela. Z tego powodu krwawe kruki zostały oślepione zepsuciem Isadora, przez co nie były w stanie go powstrzymać. Nim porwał on malediktum i ostatecznie zdradził zakon dla sił chaosu, zaprzepaszczając lata przyjaźni i zaufania z Gabrielem. I Sator zginął w pojedynku ze swoim byłym przyjacielem, a sam Gabriel wykorzystał jego śmierć jako przykład na to, jaki los czeka wszystkich kosmicznych marins, którzy odwrócili się od Imperatora. Kolejnym bohaterem jest dowódca bibliotekarzy, Jonah Horion, a ja go poznałem w dodatku do Dawn of War II, czyli House Rising, a słaby był. Jonah służył pod Gabrielem Angelosem od zakończenia się kampanii Tartarus, jako niedziśijszy protegowany Akiosa. Jonach był przedmiotem wielu podejrzeń, jednak wsparcie ze strony Angelosa i mistrza Kairasa wystarczyłoby większość Braci ponownie zaakceptowała go w swoich szeregach. W czasie inwazji Tyranidów był on jednym z psjoników, których zadaniem była walka z potężnym umysłem roju. Stuzina bibliotekarzy, nawigatorów i astropatów towarzyszących Angelosowi w jego podróży do podsektora, przetrwał tylko Jonach, choć wciąż nosił on blizny po brutalnym kontakcie z osnową, jego dalsza służba była nienaganna. Jego psioniczne umiejętności pozwoliły krwawym krukom na oczyszczenie kilku enklaw tyranidów. Oficjalnie uważa się, że Jonah zginął w czasie ostatniego starcia krwawych kruków z Kairasem na Seyrin. Nie było to jednak prawdą, choć doznał on poważnych ran, przeżył. Rozumiejąc rozmiary ofiary, jaką Jonah poniósł w imię zakonu oraz jego niezaprzeczalnie wielką rolę w zwycięstwie przeciwko arcyzdrajcy Azariachowi Kairasowi, nowo mianowany mistrz Gabriel Angelos wyświęcił go na dowódcę bibliotekarzy. Epistolarz Anteas jest starszym bibliotekarzem Krwawych Aniołów, którego zadaniem było w przeszłości wspomożenie brata kapitana Dywiana Tula w oczyszczeniu Kronusa. Rekluzjarcha Mikelus, kapelan Krwawych Kruków, który służył w szeregach siły zadaniowej kapitana Dywiana Tula, złożonej z sił pierwszej, drugiej i czwartej kompanii w czasie kampanii Kronus, do walki niósł ze sobą wiarę w imperatora, inspirując pobliskich braci do dokonywania czynów niezwykłych, nawet jak na standardy kosmicznych marines Zginął w walce z nekrońskim lordem, stając u boku kapitana Tula, który swój ostatni cios zadał nekronowi w imieniu swego poległego kompana. Kapelan Pratios, jest obecny kapelan trzeciej kompanii krwawych kruków, to on nadzorował krwawe próby Gabriela Angelosa i Zadora Akiosa, kiedy wciąż obyli oni młodymi rekrutami. Kapitan Apollo Diomedes. Był, jest, jest jest kapitanem i byłem kapitanem Gwardii Honorowej Zakonu. Jeszcze wcześniej, przez niemal dwa standardowe stulecia, prowadził zaś do walki pierwszą kompanię Krwawych Kruków, wykazując się honorem i umiejętnościami godnymi przywódcy. Jego najsłynniejsze zwycięstwo miało miejsce na zrujnowanym świecie, karnym Obskurus. Tego samego dnia on i jego bracia bitewni pokonali orkowego herszta, manstompe Megakilla i czarnoksiężnika chaosu Anufansa Okrutnego. Po tym zwycięstwie Diomedes awansował na stanowisko kapitana Gwardii Honorowej Mistrza Zakonu, stając się rzecznikiem Azariaha Kairasa. Choć on sam nie był spaczony mocą chaosu, wypełniając rozkazy swojego mistrza wspomógł heretyckiego konsiliarza Galana w walce z dowódcą siły zadaniowej w podsektorze Aurelia. W momencie zakończenia się drugiej krucjaty aureliańskiej Diomedes poznał prawdę na temat zepsucia mocami osnowy umysłu Kairasa, do podsektora powrócił po 10 latach w czasie kampanii prowadzonej przez Inkwizycję, by u boku sierżanta zwiadowców Sairusa i Techmarin Martelusa odkryć zepsucie, które szerzyło się w szeregach zakonu. Kapitan Indryk Boreal. Był dowódcą siły ekspedycyjno-zadaniowej Krwawych Kruków, której misją było zabezpieczenie układu Kaurawa. Pobierając nauki od samego Gabriela Angelosa, Boreal był w stanie dowodzić siłą równą pięciu kompaniom zakonu. W walce preferował wykorzystywanie taktyki nazywanej stalowym deszczem, która polegała na trzymaniu pełnych kompanii w rezerwie na swojej barce bitewnej i nakazywanie desantu pojedynczym oddziałom, kiedy tylko było to konieczne. Pozwoliło mu to na zrzucanie swoich oddziałów kapsułami desantowymi tam, gdzie były one potrzebne budząc presję u przeciwnika. Negatywnym efektem ubocznym tego typu taktyki była jednak bezużyteczność tworzenia zaawansowanych, składających się z wielu wieżyczek z bolterami struktur obronnych. W czasie konfliktu w układzie Kaurawa Boral został zmuszony do walki z siłami sióstr bitwy i 252. regimentem konserwatorów z Gwardii Imperialnej z uwagi na konflikt interesów. Między siłami Imperium nie było w tej kampanii żadnego porozumienia, na co przykładem może być rozpoczęcie przez kanoniczkę Selenę Agnę Krucjaty oczyszczenia, która miała objąć cały układ. Sierżant zwiadowców Cyrus rozpowszechnił informację, zgodnie z którą kampania Kaurawa okazała się być katastrofą dla krwawych kruków. Większość Marińc, która wzięła w niej udział, wliczając to zwiadowców Cyrusa i samego Indryka Boreala, zginęła w walce. Ten okrutny cios sprawił, że. A, z, że zakon przez długi czas nie mógł osiągnąć pełnej gotowości bojowej. Jednym z reliktów krwawy zakonów z tamtych czasów było żelazne Halo, które miało bronić Boreala i zapewnić mu zwycięstwo w jego ostatniej kampanii, jednak wraz z siłą pięciu kompanii, które zabrał on na Kaurawę II, jego artefakt przepadł bez śladu. Kapitan Atanaxis, jest obecny kapitan siódmej kompanii, to on spotkał kapitana tarczy Apollusa Pertinaxa z Adeptus Christodes i otrzymał od niego zapasy genoziarna oraz technologie potrzebne do stworzenia kosmicznych Marines Primaris. Epistolarz Sarbander to starszy bibliotekarz krwawych kruków, którego zadaniem było wspieranie kapitana Indryka Boreala w czasie kampanii Kaurawa. Epistolarz Valestis to starszy bibliotekarz, który towarzyszył kapitanowi Atanaxisowi na pokładzie krążownika Chwała Calderis. Dreadnought Tritos, trzy tysiące lat przed zniszczeniem przez trzecią kompanię artefaktu znanego jako Maledictum, kapitan Tritos przybył mm, na świat Tartarus z oddziałem Szwadronów Śmierci. Podczas misji Astartes Szwadronów odzyskali fragment wyjącej zagłady psjonicznej broni eldarskiego awatara, który później został wykorzystany do wykucia młota na demony, niszczyciela bogów, dzierżonego w walce przez inkwizytora Mordekaja Tota. Jednak w czasie operacji Tritos został śmiertelnie ranny. Zapieczętowano go w cybernetycznej skorupie Dreadnota i przywrócono do służby w rodzimym zakonie, gdzie zasilił szeregi trzeciej kompanii. Traitos był pierwszym krwawym krukiem, który udał się na długą wartę. Trzy tysiące lat później raz jeszcze stanął na Tartarusie, walcząc u boku kapitana Angelosa i jego trzeciej kompanii. Niestety w bitwie o Magna Bonum z Eldarami jego pancerz został zniszczony, a on sam zginął. Rok po zakończeniu się konfliktu na planecie, po tym jak Tartarus powrócił do rzeczywistości z ogromnej burzy osnowy, Techmarin Brennan poprowadził siłę uderzeniową Krwawych Kruków z powrotem pod Magna Bonum, skąd odzyskał szczątki Trajtosa i jego zniszczonego Drednota. Pomimo sporych uszkodzeń, Drednot wciąż stał w miejscu, w którym siły Krwawych Kruków były zmuszone go zostawić. Powrót Trajtosa do Zbrojowni Zakonu był źródłem wielkiej radości i uroczystego świętowania. Dreadnought Davian Tool. Davian Tool był kapitanem czwartej kompanii, a obecnie służy jako Dreadnought w szeregach zakonu. Tak osobiście to ja go spotkałem w Down of War dwójce w jednej z początkowych misji, gdzie się pojawiają tyranidzi, gdzie został po prostu gdzie został, e, no, e, ranny. No i długo go nie było, po czym powrócił w którejś z misji jako, jako Dreadnought. E, Tool dowodził krwawymi krukami w szturmie na cywilizowany świat Kronus w czasie rocznej krucjaty. Zrekrutowano go z planety Sairin, choć na świat przyszedł na Tartarusie. W czasie Mrocznej Krucjaty na Kronusie dowodził siłami pierwszej, drugiej i czwartej kompanii, a jego głównym celem było strzeżenie starożytnej wiedzy zakonu. Mimo to pozycja Krwawych Kruków była wówczas na tyle silna, by Devion... Pozwolił sobie na wydanie odpowiednich rozkazów i zaatakowanie wszystkich sił dyspozycyjnych na planecie. przepraszam, opozycyjnych na planecie. Było to starcie, w którym krwawe kruki zwyciężyły nad wszystkimi wrogami Imperium, a nawet nad przypisanymi do planety siłami Gwardii Imperialnej, której rozkazy były sprzeczne z rozkazami brata kapitana. Po wydarzeniach na Kronusie, podejrzewam, że to było w Dawnowor jedynce, Tul został przesłuchany przez inkwizytora Mordekaja Tota, jednak nie znalazł on konkretnych dowodów na to, że jego działania były heretyckie, czy też, że tul podejmował się ich pod wpływem zepsucia chaosu. W tamtych latach był uważany za jednego z największych bohaterów Zakonu. Na szczere pochwały jako dowódca zasłużył sobie po raz pierwszy czterystu lecia przed kampanią Kronus, kiedy zabił Wiedźmę chaosu Morganę w czarnej fortecy Wespa. Tull wykazał się także w czasie kampanii Zakonu na Kadi. Jego zmysł dowodzenia w kampanii Kronus i zwycięstwo, które zapewnił tam krwawym krukom. Wywyższyłoby go na kolejne stopnie hierarchii wewnętrznego kręgu zakonu, gdyby tylko okoliczności były inne. Zamiast tego, był to początek końca sławy Daviana Tula w zakonie prowadzonym wówczas przez Azariaha Kairasa. Wielu braci zakonu spekulowało, że upadek Tula był wynikiem masakry, jaką w przeszłości urządził on żołnierzom Gwardii Imperialnej jest to w końcu wydarzenie, któremu przyglądała się sama Inkwizycja. Na ten temat istnieją jednak mroczniejsze tajemnice, włącznie z tymi, które wiążą upadek Tula z tajemnicami, jakie krwawe kruki odkryły na kronusie. Według wierzących w nie ludzi, wiedza, którą tam odkryto, wstrząsnęła wiarą Tula w krwawe kruki i sprawiła, że dobrowolnie zrezygnował z angażowania się w politykę zakonu. Po zajęciu kronusa przez krwawe kruki, Tul zniszczył starożytne artefakty powiązane z historią zakonu, które wcześniej sam odkrył w ruinach starożytnej fortecy klasztornej swoich przodków. Nie wiadomo, czy odkryta wiedza łączyła krwawe kruki ze zdradzieckim Legionem Tysiąca Synów, czy też z jedną innych, mrocznych teorii na temat ich genezy. Tak czy inaczej, ów wiedza została zniszczona i nie mogła już dłużej nikogo skrzywdzić. W czasie pierwszej krucjaty aureliańskiej, tul został ranny w obronie Calderis przed tyranidami, trafiony namnażającymi ropę toksynami przez tyranickiego wojownika, choć jego życie zostało ostatecznie ocalone przez obecnego na polu bitwy dowódcę siły zadaniowej zakonu, Czyli mnie, bo ja to go tam uratowałem. Jedynym sposobem na to, by Davian Tul raz jeszcze stanął do walki, było zapieczętowanie go w pancerzu Drednota. W następnych latach Tul już jako Drednot walczył w trzeciej krucjacie aureliańskiej, jednak o jego dalszych losach nic nie wiadomo. Kolejnym bohaterem jest konsyliarz Gordian, służył pod kapitanem Tulem jako jego osobisty konsyliarz w czasie rocznej Krucjaty na Kronusie. Później w czasie pierwszej krucjaty aureliańskiej służył jako e, służył na pokładzie krążownika Armagedon w podsektorze Aurelia. To Gordian był odpowiedzialny za zamknięcie Dewiana w stazie po tym, jak brat kapitan został ranny w walce z tyranidami na Calderis. gdy krwawe kruki odnalazły zaś toksynę mającą wyplenić truciznę z ciała tula wraz z Techmarin Martelusem, Gordian zapieczętował ciało Dewiana w drewnocie, tak by mógł on stanąć do walki raz jeszcze. W czasie ostatniej bitwy z tyranidami zginął na pokładzie Armagedonu na orbicie Typhon Primaris. Techmarin Martellus. Eee, Techmarin pracujący z pokładu Armagedonu pod rozkazami dowódcy siły zadaniowej w czasie tyranickich inwazji na podsektor Aurelia. W czasie najważniejszego starcia tej wojny zasiadł za sterami Tandrehołka, osłaniając pozycję swego dowódcy i jego Marines. Tyranicka horda ostatecznie przytłoczyła jego maszynę i zniknął on z radaru Marines walczących na powierzchni. Nie był to jednak jego koniec, Później został odnaleziony przez swego dowódcę i uratowany w chwili, gdy za wszelką cenę starał się obronić przekaźnik astronomiczny na tajfonie. Martelus służył także jako część siły dożeniowej Apollo-Deomedesa w czasie próby uratowania podsektora przed spaczeniem chaosu i śmierci w ogniu bezlitosnego eksterminatusa. Taktyczny sierżant Tarkus Starożytny. Taki przydomek starożytny, Tarkus jest sierżantem w Czwartej Kompanii. Jest weteranem o setkach lat doświadczenia wojennego i mistrzem taktyki oraz pierwszym oficerem, z którym, w którym można pokładać pełne zaufanie. Dla mnie Tarkus zawsze był takim gościem skikiem w dupie. Wśród swoich taktycznych marin Starkus jest znany ze swojej pewności siebie w obliczu wroga i stalowej postawy w bitwie. Odznaczono go honorami Terminatora za zaangażowanie w szturmie na nekrońskie katakumby na kronusie. To właśnie dzięki niemu kapitan Davian Tull miał dość czasu, by podłożyć bombę, która zażegnała zagrożenie ze strony Nekronów. Wiadomo, że taktyczny sierżant stracił ramię w walce z grobowym pająkiem Nekronów, kiedy zabrakło mu amunicji, wkładając granat w słaby punkt na jego głowie. W późniejszych latach Tarkus raz jeszcze stanął do walki u boku kapitana Tula, jednak tym razem ich przeciwnikiem byli tyranidzi. W dalszej części kampanii opuścił on dowódcę siły zadaniowej Krwawych Kruków na rzecz przeprowadzenia śledztwa w sprawie niespodziewanego pojawienia się orków przy Anielskiej Bramie na świecie Meridian. Do swojej drużyny dołączył, gdy przyszło jej stanąć do walki na tej planecie. Jednak głównym zadaniem siły, zadań, siły e, zadaniowej było wówczas odszukanie kontyngentu Eldarów, który zaatakował Anielską Bramę. Eldarzy chcieli przeciążyć reaktor lokalnej kuźni licząc na to, że jego eksplozja zniszczy Meridian i odciągnie od światostatku Ultwę siły floty roju tyranidów. W czasie krucjaty inkwizytorskiej w podsektorze Aurelia, dziesięć terańskich lat później, Tarkus odmówił przemówienia do rozumu i godności swoich braci Astartes, nie będąc zdolnym do przebaczenia sobie za zdradę swojego bliskiego przyjaciela, sierżanta, dewastatora, Avitusa, który został zepsuty mocami chaosu w czasie drugiej krucjaty aureliańskiej. Z tego powodu najbliżsi mu bracia nadali mu przydomek starożytny. Nazywano go w ten sposób tak często, że reszta sił zakonu dopatrzyła się w nim Starego Tarkusa dopiero wówczas, gdy kapitan Apollo Diomedes zaczął wykazywać e, pierwsze oznaki zepsucia chaosem. Działania Tarkusa powstrzymały rozwój choroby e, duszy kapitana, dzięki czemu nie podzielił on losu Awitusa. Sierżant szturmowy Tadeusz. Tadeusz jest sierżantem szturmowych Marines. Służącym w czwartej kompanii, jako młody człowiek, był liderem podmiejskiego gangu na świecie roju Meridian, nim zauważyli go bracia bitewni zakonu Krwawych Kruków, a konkretnie Davian Tull, który postanowił dać mu szansę na zmianę swojego życia tuż po zdławieniu serii powstań w spirali Legis. Tulowi bardzo zaimponowała sytuacja, w której Tadeusz stanął samotnie przeciwko setkom buntowników i postanowił włączyć go do programu rekrutacyjnego zakonu. Tadeusz stał się pierwszym aspirantem Krwawych Kruków z Meridianu od stuleci. W się cieszy się reputacją odważnego i idealistycznego awanturnika. a Sławy w podsektorze dorobił się podczas swoich walk z dzikimi orkami z Calderis i Typhon Primaris. Tadeusz jest także w pewien sposób humanitarny. Jego idealistyczna natura doprowadziła go do walki w imieniu ludu Imperium, imperatora i zakonu. Próżno szukać w nim rządzy osobistej chwały. O i teraz ulubieniec z kampanii w Dawn of War mój ulubieniec, sierżant-dewastator Avitus, był sierżantem dewastatorów w czwartej kompanii, walczył u boku kapitana Dywiana Tula w czasie Mrocznej Krucjaty na Kronusie i jest odpowiedzialny za śmierć Wiedźmy Chaosu Morgany. Wykazał się także podczas szturmu na twierdze Gwardii Imperialnej Zatoki Zwycięstwa. To również w tej bitwie Avitus stracił wielu ludzi, co na zawsze zmieniło jego postrzeganie gwardii. Od tego momentu w jego oczach byli oni zdrajcami i słabeuszami – był znany z niezrównanej nienawiści względem wroga, którą wielu jego braci uważało za jego największą broń. Sierżant devastator walczył u boku kapitana Tula również podczas e, pierwszej krucjaty aureliańskiej. Ostatecznie Avitus został zepsuty mocami chaosu i zdradził krwawe kruki w czasie ich próby pokonania sił Czarnego Legionu. Sierżant zwiadowców Cyrus jest sierżantem weteranem. Zwiadowców z dziesiątej kompanii, który poświęcił się sztuce przekazywania wiedzy nowicjuszom i zwiadowcom zakonu, pragnąc, by w przyszłości zostali dobrymi kosmicznymi Marines. Nawet w szeregach swojego zakonu Cyrus jest człowiekiem oszczędnym w słowach i cieszy się reputacją budzącą niepokój. Jego metody postępowania, choć nie cieszą się popularnością wśród innych braci, zdobyły mu liczne zwycięstwa, z których największe osiągnął w walce z siłami powstania genokradów na Victoria Primus. A w połowie kampanii pierwszej krucjaty Aureliańskiej przyznał się swoim braciom, iż nie jest to pierwszy raz, gdy stawia czoła tyranidom. W przeszłości walczył z nimi pod sztandarami szwadronów śmierci. Wziął także udział w kampanii Kaurawa, pod rozkazami brata kapitana Indrika Boreala. Jednak jego zdaniem ta kampania była przerażającym błędem krwawych kruków, po czym poprosił, by nikt więcej nigdy nie poruszał tematu tej wyprawy. Sierżant Endymion był pierwszym oficerem Daviana Tula i kapitanem czwartej kompanii, który po otrzymaniu ciężkich ran został zapieczętowany w pancerzu Dreadnoughta. Zginął w czasie inwazji Eldarów na Aurelię z ręki władcy Upiorów w czasie drugiej krucjaty aureliańskiej, ratując bibliotekarza Jonaha O'Ryana przed rozgnieceniem przez eldarską machinę wojenną. Następnie Jonah wysłał wiadomość do Centrum Dowodzenia Zakonu z żądaniem przysłania posiłków z pokładu krążownika retrybucji znajdującego się na orbicie planety. Posiłki krwawych kruków przybyły w oznaczone miejsce w zaledwie kilka chwil i uratowały ocalałych. Davian Tull, ówcześ, ówcześnie już czcigodny dreadnought, zawzięcie bronił szczątków Endymiona, podczas gdy krwawe kruki były zajęte zniszczeniem Eldarskiej Bramy Pajęczego Traktu, co znacznie osłabiło siły Zinos. Genoziarno Endymiona zostało wydobyte z jego ciała, a jego szczątki zabrano z planety, by uhonorować poległego Astartes. Aramus, to jest bohater Dawn of War, E, imieniem Aramus, nazywa się go w nowelach, czyli, czyli Jad byłem Aramusem. Aramus, powszechnie nazywany dowódcą siły zadaniowej, był liderem różnych oddziałów krwawych kruków w czasie krucjat aureliańskich. Po raz pierwszy stało się o nim głośno po kampanii hadriańskiej, w czasie której poprowadził Marines do zniszczenia pozycji artylerii wroga bez odniesienia żadnych strat. W obliczu swojego sukcesu czekał na niego awans na stanowisko sierżanta i pozycja dowódcy siły zadaniowej, co było decyzją ówczesnego mistrza zakonu Azariaha Kajrasa. Jako najmłodszy krwawy kruk w historii zakonu, który doczekał się swojej nowej rangi przez starszych braci, był uważany za niedojrzałego i w konsekwencji nieodpowiedniego kandydata na tak zacną i szanowaną pozycję. Aramus i jego ocalali ludzie zostali okrzyknięci bohaterami tajfona po swojej ostatniej bitwie z tyranidami na tym świecie. Ostatecznie Aramus został wywyższony na stanowisko kapitana czwartej kompanii przez mistrza Gabriela Angelosa, który stwierdził, że będzie on godnym zastępcą Daviana Tula. To tyle informacji, jeśli chodzi o krwawe kruki, o bohaterów. Jeszcze został mi tam jeden dłuższy artykuł od Dawida. Tak więc za dzisiaj dziękuję Wam bardzo i uwaga, nie wiem, czy będzie dzisiaj e, wraks. No i mamy niedzielę, kotlet się tam ten jest, frytki będą, a, ale nie wiem, czy będzie wraks. Tak więc zobaczymy, co, co jeszcze dzień pokaże, co jeszcze tam Grzegorz może podeśle coś. No więc trzymajcie kciuki, trzymajcie się, cześć! Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.